Co? Hej, hej, siemanko, ja jestem Topolo i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Minecraft Dungeons. W tym odcinku oczywiście ogrywamy sobie Nether DLC i omówimy sobie jedno z zaklęć oczywiście z tego dodatku. Dosyć ryzykowne zaklęcie, które jest dosyć kontrowersyjne i oczywiście tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, będzie to odcinek z cyklu analizy tego właśnie zaklęcia. Jak już możecie zobaczyć po miniaturce, zobaczymy jak to będzie wyglądało w tym odcinku. Zapraszam. Tak jest, cykl bólu, czyli atakowanie wyczerpuje twoje życie i dodaje do stosu jeden cykl bólu. Przy ilości w stosie równej 5, twój ból jest skierowany do następnego ataku. Co to w ogóle znaczy? Jak tym grać? Jak to zaklęcie używać? Przekonamy się w tym odcinku. Mam przygotowane właśnie karwasze w złoconych tutaj, złoconej wersji, otrzymanych od, oczywiście od naszych kochanych widzów. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Oprócz tego mam jeszcze mieczyk, który posiada właśnie też to zaklęcie na 184 level itemie. Także tutaj może być troszeczkę dysproporcja pewna. Ale zobaczymy sobie jak item level działa i wpływa na to zaklęcie. Dodatkowo promienisty cios i trująca chmura, która jest tak naprawdę tutaj takim smaczkiem, troszeczkę takim urozmaiceniem w przypadku, w porównaniu do karwaszy. Tu mamy oprócz tego wirowanie falę uderzeniową. No nawet zaklęcia powiem wam, że zacne. No tutaj ten mieczyk może nas zaskoczyć, ale przekonamy się w dalszej części odcinka. Nie będę już tutaj gadać za dużo. Także testujemy zaklęcie cyklu bólu. Jak to działa, o co w tym chodzi. No i mam nadzieję, że przejdziemy jakąkolwiek misyjkę za pomocą i dzięki temu zaklęciu. Zobaczymy jak to działa. Dobra, mam ubrane już karwasze. Jest wszystko, działa. Dobra, no to sprawdźmy oczywiście. Tracimy nasze życie błyskawicznie. Co tu się dzieje? Co tu się stanęło? W ogóle nie wiem o co chodzi. Mamy zero życia. Jeden życia mamy, zobaczcie. To jest... Co to jest w ogóle? No ale dobra, jak tym grać? Mamy oczywiście... Czekajcie, uleczmy się. Przy pierwszym uderzeniu mamy oczywiście naładowany cykl bólu już 1 na 5. Teraz mamy 2 na 5, 3 na 5, 4 i 5 na 5, dobra. I teraz nasz przyszły atak jest zboostowany. Ile uderzymy? Uwaga. Prawie 100 tysięcy. Prawie 100 tysięcy. No to zobaczcie jaki tu jest boost. Jaki tu jest boost. Podstawowe obrażenia w walce wręcz to jest 6000, a my zrobiliśmy z tego krytyka prawie 100 tysięcy. Także naprawdę, jeżeli chodzi o endgame, przyjrzę się temu jeszcze raz, jak dojdziemy już taki, będziemy mieli takiego builda totalnie endgame'owego. Myślę, że wtedy coś podziałam więcej. No na razie ten odcinek będzie taki stricte testowalny. Tak, no powiedzmy, że testujemy sobie w tym odcinku to wszystko, jak to działa. Okej, okay, no i dobra, niech tak będzie, niech tak będzie, spróbujmy, zobaczymy co z tego wyjdzie, jak sobie wybierzemy na przykład krowi level, który jest naszym testowym środowiskiem już od wielu, wielu odcinków. Dobra, zalecana moc 175, nasza moc jest 177, no dobra, zobaczmy to. Oj, powiem wam, że mam mieszane uczucia, ten cykl bólu jest bardzo, bardzo bolesny, bo tak jak widzieliście, przed chwileczką mamy 1 HP i co to w ogóle zrobi? Co jest grane? Coś widzę, że chyba karwasze to nie jest idealna broń na te zaklęcie. Dobra, zginiemy jeszcze raz i chyba zmienimy sobie zbroję na początek, bo ta zbroja moja też nie jest za bardzo odpowiednia do tego rodzaju builda. No z 14 tysięcy mamy, dobra. Włączę sobie armorek. No i dobra, no co to w ogóle daje? No jest faktycznie duży krytyk. Ale uwaga, jeden wasz błąd i giniecie instantowo. Dobra, czas na zmianę armoru, bo tak to nie wyrobimy. Gdzie jest nasza zbroja Withera? Tu polecam wam właśnie tą zbrojkę. Mamy tutaj oczywiście aurę wampiryzmu, która powinna nam tutaj trochę pomóc, szczególnie w healowaniu. Ostatnia szansa, co jest grane? To nadal za mało. Nasze życie
śmiga dosłownie. Leci jak woda. No nie, no tak to raczej nie pogramy. Tak jak nam gra mówi, koniec gry. I to by było na tyle? Nie, oczywiście. Zaraz wracamy. Dobra, weźmy sobie Apokalipsę plus 12. Niech tak już będzie. Nie wiem, jaki był zamysł twórców przy tym zaklęciu, no ale dobra. Karwasze, tak jak widzieliście przed chwileczką, nie zdały totalnie egzaminu. Ale spróbujmy, wiecie co, spróbujmy sobie zmienić na mieczyk. Ten mieczyk już ma wyższy level item, tutaj będziemy mieli wyższy damage oczywiście. Promienisty cios i trującą chmurę. Cykl bólu oczywiście na maksa. Do tego zbroja Widera, bez żadnych enchantów, lecimy na surowo. Jak tak mógłbym tak stwierdzić. No ale dobra, zobaczmy, no jak to przejdziemy, to naprawdę szacun i jestem tutaj. Naprawdę będę w szoku, jeżeli to się uda. Co? Co tu się dzieje? Ej, to działa! Znaczy, jak zwykle, jak mówię, że coś działa, to oczywiście ginę. Ale zobaczcie na to, co tu się odwala w ogóle. Jakie kryty tu wjeżdżają. Czekajcie, a jakbym zmienił... A jakbym zmienił armor? Czekajcie, może włożymy sobie zbroję renegata. I teraz spróbujemy jeszcze, będziemy mieli jeszcze większy damage. Jeszcze większą szybkość. Liczymy na promienisty cios cały czas. O, grzybek się regeneruje, fajnie, fajnie. Nie no, jak to przejdziemy, to będę mega szoku. Armorek zapuszczony. Gong osłabienia. Ale kryty wjeżdżają. To może być mega dobry enchant na Ancient Hunty. Woho, 200 tysięcy! Co tu się odwala? Nie no, to na, faktycznie odradzam ten enchant na karwasze. Wtedy bijecie za szybko. I właśnie taki swordzik, który jest dosyć taką średnią bronią, no bo zobaczcie, że to jest szara broń. Ale jednak ten promienisty cios jest, mamy go. I coś tam nas tutaj leczy. No raczej też tutaj trzeba się asekurować, nie jest to build do speedrunowania. Wręcz przeciwnie, bardziej... To ten enchantik polecam dla ludzi, którzy szukają wyzwań, którzy szukają challenge'y w tej grze, jeżeli się nudzą już takim standardowym podejściem. Ale jaka to jest animacja, jak wjeżdża wam ten piąty poziom tego zaklęcia. Taka mroczna energia się wyzwala. O, i giniemy, no niestety, dobra. Zmieniam sobie na zbroję Widera w takim razie. Potrzebne nam jest leczonko. Czekajcie, to mam to i to. A to jest w sumie to samo. Dobra, lećmy w tym. Ciekaw jestem, jak na bosie będzie to wyglądało. Szczerze mówiąc, na bosie powinniśmy pokazać pazury w tym buildzie. Gorzej z trashem całym, nie? No bo to wiadomo, jak to wygląda. Chyba, że jeszcze jakieś inne bronie testujemy, ale akurat nie mam na tyle szczęścia, żeby wydropić to wszystko. Może w przyszłości będziemy aktualizować właśnie odcinek właśnie z tego cyklu. Lećmy do bossa jak najszybciej, bo aż jestem po prostu ciekaw. 600 tysięcy kryt! Co tu się odwala? To jest jeszcze lepsze niż poprzednie zaklęcie, tylko szkoda, że giniemy dosłownie. Tu trzeba totalnie zboostować nasz armor i naszą regenerację życia. Nie no, patrzcie na to. P
patrzcie, jak macie niezbyt taką szybką mega broń, to nawet to fajnie działa. Ale widać, że jaka różnica, zbroja Widera robi robotę. Naprawdę. To zaklęcie musi być połączone ze zbroją Widera. Naprawdę, to zobaczcie je na to. Bez żadnych enchantów, bez niczego, bez żadnych zaklęć, to po prostu działa. Ja jestem w szoku. Będzie trzeba to ograć. Dobra, gonka goni. Czyli gonko osłabienia. Gonka goni. I lecimy. Oj, tu może być zaraz ciężko. Uwaga. A, niepotrzebnie tą podkę użyłem. Co ja robię? No. Robimy 600 tysięcy. Jakie kryty. Co tu się odwaliło? Jakie kryty tutaj nawalamy? Jeszcze więzienna kosa dropła. Jeszcze tylko sobie tak z ciekawości zerknę. Jakie enchanty! Wiąże skóra z wrogów. Wow! Nice. Dobra, kończę misyjkę i podsumowanie oczywiście w naszym obozie tego odcinka, tego zaklęcia. No i dobra, podsumowanie tego odcinka, tego zaklęcia. Tak jak sami zobaczyliście przed chwileczką, cykl bólu nie sprawdziło się w przypadku karwaszy. Niestety są tutaj plusy i minusy, ale karwasze w tym przypadku są w końcu za szybkie, za szybko tracimy nasze życie. Nie są tak efektywne jak broń wolniejsza i to tak o połowę wolniejsza, bo zobaczcie na to, że nasz mieczyk standardowy, zwykły, pospolity, zdał egzamin, przeszliśmy misyjkę praktycznie prawie bez śmierci, chociaż z jedną wpadką, ale to mój błąd raczej był. Cykl bólu, do tego promienisty cios, trująca chmura, ciekawe połączenie. Możecie tutaj trafić dużo lepiej, oczywiście promienisty cios radziłbym zostawić, ewentualnie tutaj jakieś wirowanko do tego jak najbardziej. I wydaje mi się, że synergia tego cyklu bólu łączy się właśnie z im wolniejszą bronią, tym efekt jest ciekawszy. I tutaj właśnie bym proponował potężny topór, jakieś kosy do tego, ewentualnie nawet piłę mechaniczną. Też może być ciekawe combo. Jak wam się poszczęści, jak wam się trafi, dajcie koniecznie znać, czy daliście radę z inną bronią. Tutaj też jeszcze zerkam sobie, co tu może być. Wir też może być bardzo ciekawie. Ewentualnie nóż śmiałej burzy. Wszystko, co jest wolniejsze. Ewentualnie zobaczcie, katana też może dać ciekawy efekt. Dajcie, piszcie w komentarzu koniecznie, jak wy sobie poradziliście z tym enchantem. Czy próbowaliście w ogóle połączyć wasze buildy z tym enchancikiem? No i oczywiście, jeżeli chodzi o zbroję, to tylko i wyłącznie zbroja Widera. Ewentualnie inna zbroja, odpowiednik tej zbroi z aurą wampiryzmu, to jest konieczny warunek, żeby jakoś wyżyć, żeby jakoś dać radę w tym challenge'u, z tym cyklem bólu, żeby nie zginąć na hita, totalnie tak naprawdę. No i co, dzięki bardzo za oglądanie, dajcie koniecznie znać w komentarzu, piszcie koniecznie, czy używacie tego zaklęcia, bo sam jestem mega ciekaw, kręcąc ten odcinek, ciekaw jestem, czy ktokolwiek używa tego zaklęcia tak na serio, na endgame'ie. No i co, czekam na odpowiedzi, będziemy tutaj oczywiście rozwijać, rozgadamy się pod sekcją, tutaj pod odcinkiem, mam nadzieję. Dzięki wielkie za oglądanie, wszystkie lajki, komentarze i subiki, na razie, siemanko, hej!